Zawsze oczekujemy krakowiaków z Panem Jezusem. Jest to taka no, piękna tradycja, stara. No a przy tym... Od kiedy Pani pamięta? No to już dochodzą. Moja mama jak żyła, to już jest naprawdę no, kupę lat, ale naprawdę chyba z 40 lat to na pewno. Ja przynajmniej tak pamiętam. Niesiemy maski samego Pana Jezusa Chrystusa, który wziął swoje stany kubizaczył, czarnogą serca odciekł, zburzył, na tym serce chorągielką wywija, aleluja, aleluja. Zmartwychwstali wziąć świata odkupicie, jego swoją mocą zburzył jedną nocą, jego swoją mocą zburzył jedną nocą, poszła była poszła. Dziękujemy bardzo. Jeszcze dwie niewiasty tam czekają na usmarowanie. Ale delikatne usmarowanie. Idziemy daleko. Bez mudę, no. Ale daleko idziemy. To tak, ja wytłumaczę. Chodźcie, chodźcie, bo nie nadrążycie. Zmartwychwstał zbawicie, świata odkupicie, piekło swoją mocą zburzy jedną nocą, piekło swoją mocą zburzy jedną nocą. Poszła była poszła, matureńka Boża, na łóżkę zieloną, zobaczcie, jest otwarte. No i zamknięte. Ale tam jest... O Jezus, bo nie będzie druga plaza. Nie, dopiero. Jak dopiero? Z fryzurką, no jak? Pani zawsze tak mówi. No nie. Chodź, 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 na baba, chodź. No. Mamy tu panią. To już drugą plazą tak nie będzie. Mało chyba. Malutko. Jest. Proszę. A jeszcze co? No, dziękujemy. Chłobusy jedno, no. Czym zawsze smaruje się da baba? No, sadzą. No i po tak. Co? No po co, żeby się darzyło, na szczęście. Na szczęście. Tak, bo jeśli nie będzie posmarowana kobieta, bądź nawet i mężczyzna, no to wiadomo, że się nie będzie darzyło w tym domu, w którym go odwiedzimy, prawda? No. Okay. I oprócz tego jeszcze siuda baba może zdobyć jakieś datki, tak? No pewnie, no to... To już zależy tylko od gospodarzy, prawda? Gdzie ta siuda baba, co dwa jaja zjadła? Podają na woda i spiekła nie wyjadła. Podają na woda i spiekła nie wyjadła. Byłaś babo z piekła, bo się już upiekła. Jeszcze nie była, że ja się usłyszę. To skąd się wzięła bogini Leda?
No bogini Leda się wzięła z czasów średniowiecznych, ona pilnowała swojego ognia, który ten ogień się palił cały czas po to, żeby ludziom dawać ciepło tam wszystko. Gdzie to było? Gdzie ten ogień się palił? No tutaj, u nas na Lednicy Górnej. Ten ogień się palił, miał się palić przez cały rok, prawda? I ona musiała mieć swoich pomocników, taką siódą babę jak ja. No i właśnie ona sobie przygarnęła taką siódą babę jak ja, no i kurczę, no i tak to powstało, no i siódma baba musiała też mieć kogoś, jako chłopaka, no bo ona była dziewczyną sobie. A skąd ten cygan się wziął właśnie? No to właśnie, to ta siódma baba sama sobie go znalazła? Mój kompan. A jak siódą wybieracie? Od czego to zależy? Siódą już od lat. Tak. Od lat ta sama? Od lat ta sama? Tak. No a jak znudzi się tej siódmej, to co wtedy? No to wtedy wybieramy głosowaniem i sobą. Wygrywa najodważniejszy, bo nie każdy ma zdolności na siódmą babę. Jej się nigdy nie znudzi. Okej, dobra. A cyganem może być każdy? Nie każdy potrafi strzelać z baty. To mnie z bata strzelać. Idziemy tu na górkę, potem idziemy tu. No i schodzimy górą nad sołtysem. I jedziemy potem tamtą stronę. Dobra, ej, idziemy dalej. Jak ja jeszcze pamiętam jako dziecko, gdzie tych domów było powiedzmy 1/10 tego, co jest w tej chwili na całej wsi, to cygan pierwszy biegał po wsi. Przed domem strzelał z tego bata, to znaczy, że tam wpuszczają, tam może iść cała reszta zespołu. Tylko na nie dajcie jednego jajeczka, powie do nas zjadła czarna cyganeczka. Powie do nas zjadła czarna cyganeczka. Pobłogosław Boże całemu domowi, pani gospodyni i gospodarzowi. Pani gospodyni i gospodarzowi. Gdzie ta siódma baba, co dwa jaja zjadła? Bodaj ona, bodaj, z piekła nie wylazła. Bodaj ona, bodaj, z piekła nie wylazła. Może to z piekła, bo się do piekła. Jeszcze nie wyłaże, a my się uzmarzę. Jeszcze nie wyłaże, a my się uzmarzę.